Dzień dobry Państwu. Upamiętnienie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę wyraża się w Policach poprzez złożenie wiązanek kwiatów, oczywiście między innymi. W tej chwili pod tablicą upamiętniającą marszałka Józefa Piłsudskiego, naczelnika państwa, ojca polskiej niepodległości, wiązanki kwiatów znicze składają burmistrz Polic Władysław Diakon, przewodniczący rady Andrzej Rogowski, wiceburmistrz Jakub Pisański, radny Jerzy Gaweł. Następna delegacja to delegacja Solidarności Polickiej na czele z Krzysztofem Zielińskim. W jego towarzystwie Adam Pacholik, prezes Transnetu, Ireneusz Piątkowski, zastępca przewodniczącego Solidarności. W tej chwili Cezary Arciszewski wraz z członkami zarządu, starostą Andrzejem Bednarkiem i Janną Napiewowską, członkiem zarządu. Radni Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej na czele z Januszem Szwydem również składają wiązanki. W ten sposób policy, samorządowcy, działacze, osoby publiczne upamiętniły fakt odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. W tej chwili przeniosą się do pobliskiego kościoła na okolicznościową mszę świętą. Dziękuję wszystkim za uwagę.